wędrówce na połowie czasu, zmyliwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłam się lasu. Wiecie Państwo, co to jest? To jest początek piekła Dantego. W taki sposób Dante wyrusza na swoją symboliczną wędrówkę przez wszystkie światy, przez piekło, Krzyścową Górę i następnie 9 tarasów nieba. I ja dzisiaj też Państwa zawiodłam do lasu, czyli po prostu wyprowadziłam Państwa w las. Jak głęboko Państwa w ten las wyprowadzę, to się jeszcze dowiemy. Tutaj nam śpiewają czasami ptaszki, czasami przelatują jakieś helikoptery, ale miejmy nadzieję, że nie będą przelatywały zbyt często. W każdym razie mówienie o literaturze w lesie ma moim zdaniem głęboki sens, dlatego że, no na pewno nie dlatego, że latają helikoptery, proszę Państwa, dlatego że dla mnie las jest takim symbolicznym ekwiwalentem, odpowiednikiem biblioteki. Tak jak Jorge Luis Borges opisał bibliotekę świat, całe kompendium ludzkich symboli, ludzkiej wiedzy, skarbnice wszystkich tekstów, które kiedykolwiek napisano i których nie napisano, takich tekstów potencjalnych, istniejących jedynie gdzieś tam w świecie potencjalnej wyobraźni, taką bibliotekę nieskończoną. Tak samo Umberto Eco stwierdzał, że tak naprawdę wędrujemy po lesie symboli i nasze obcowanie z kulturą, z literaturą, to jest właśnie dekodowanie tych symboli. To jest taka wędrówka symboliczna po lesie. No i same lasy w literaturze można by śledzić oczywiście. Nie o tym miałam mówić. Miałam mówić o człowieku Ulema. Mamy, proszę Państwa, rok 2021, który kiedyś w kronikach pewnie będzie nazwany drugim rokiem wielkiej pandemii, chociaż kto wie. I proszę Państwa, ten rok ma jeszcze to do siebie, że gdyby Stanisław Lem żył, dożył do września, to dożyłby 100 lat. Jak wiemy, nie dożył, zmarł 15 lat temu, natomiast pozostawił po sobie dorobek, o którym do tej pory warto rozmawiać. I warto rozmawiać o tym, jaką koncepcję człowieka przedstawił nam Stanisław Lem. Proszę Państwa, ja ten wykład zatytułowałam Między śmiesznością a autoewolucją, czy od śmieszności do autoewolucji. W każdym razie to są rzeczy, które nie są tak do końca rozłączne. O nich nie można mówić zupełnie oddzielnie, dlatego że u Lema ta autoewolucja człowieka jest często opowiedziana w sposób śmieszny, w sposób groteskowy, natomiast śmieszność również ma służyć pewnym celom, takim również, żeby tę prawdę o człowieku głębiej wydobyć, bo mówimy sobie, że science fiction to jest kwestia no, futurologiczno-naukowa, natomiast u Lema to jest wszystko bardzo głęboko związane z człowiekiem, z koncepcją, z ideą człowieka, człowieczeństwa jako takiego. I co nam Lem może na ten temat powiedzieć? Lem przede wszystkim kreśli taką koncepcję ludzkiej natury, która jest bardzo daleka od idealizacji. I w tym akurat jest bardzo świadomy, bardzo konsekwentny. Dlatego, że uważa, no humanizm to może za duże słowo, ale pokazuje, że koncepcja człowieka, którą się posługiwało, to co nazywamy humanizmem, była po pierwsze może nietrafnie, może zbyt wąsko, może troszeczkę nie tak, jakby należało o tym myśleć, zdefiniowana. Dlatego, że czego my przede wszystkim pragniemy dla człowieka? Pragniemy, no wiadomo, lepszego świata, pragniemy udoskonalenia, pragniemy tego, żeby wyeliminować w procesie cywilizacyjnego rozwoju choroby, starzenie się i wszystko to, co będzie nam szkodziło w budowie społeczeństwa jak najbardziej sprzyjającego
rozwojowi jednostki. I to są swego rodzaju utopie, które się zmieniają jakoś tam w dystopie. Natomiast Lem robi nam takie ironiczne i momentami złośliwe przypisy do tej ludzkiej natury, pokazując po pierwsze, że ona nie jest, nie tkwi w tym, w czym myśleliśmy, że tkwi, a po drugie, że być może, i tutaj Lem się okazuje takim, nie wiem czy mimo woli tak naprawdę konserwatystą, nie można iść w nieskończoność w te takie projekty autoewolucyjne, w poprawianie człowieka, w poprawianie ludzkiej natury, dlatego że po prostu zatracimy w pewnym momencie wiedzę o tym, czym tak naprawdę są granice człowieczeństwa. Wylogowało nas z lasu błąd Matrixa, ale cóż, mówimy dalej o humanizmie Lema, o humanizmie, który Wojciech Orliński nazwał mizantropijnym humanizmem, bo Lem jest bez wątpienia w jakimś przypadku, przynajmniej w sensie, mizantropem. Wypowiada się o gatunku ludzkim w taki sposób wysoce, można powiedzieć, niepochlebny. I to jest coś, co można nazwać, co taki kanadyjski literaturoznawca, mitoznawca Northrop Frye nazywał satyrą swiftowską. Dlaczego swiftowską? Dlatego, że u Swifta w Podróżach Gullivera, które nie są bynajmniej, tak jak się to u nas czasami zwykło uważać, książką dla dzieci, tylko są taką wysoce wysublimowaną satyrą na XVIII-wieczne generalnie sposoby myślenia o świecie, człowieku, o nauce. Tam się pojawia również taka bardzo ostra, bardzo, można powiedzieć, nieprzyjemna satyra na gatunek ludzki. Kiedy ja nieprzypadkowo tutaj o tym Swifcie mówię, dlatego że taką satyrę typu swiftowskiego można bardzo często odnaleźć u Lema. To jest spojrzenie na gatunek ludzki niejako z zewnątrz, które się bardzo rzadko przytrafia, dlatego że byliśmy przez wszystkie wieki humanizmu właśnie przyzwyczajeni do stawiania tego człowieka niejako w centrum. Natomiast do tego, że wokół człowieka się kręci cały, nie tylko świat, ale cały wszechświat się kręci. Przecież stąd właśnie niechęć do teorii kopernikańskiej, dlatego że nagle wszechświat się przestawał kręcić wokół człowieka, wszechświat, który wtedy w ogóle znano, bo przecież wtedy w ogóle nie znano pojęcia kosmosu poza Układem Słonecznym. Wydawało się, że Ziemia tak jest sobie w centrum, otacza ją sfera na którymś tam etapie, no, Księżyca i innych dalszych planet, a dalej sfera tak zwanych gwiazd stałych. I to my tutaj jesteśmy w centrum, to my, to dla nas ten świat został stworzony, to my zostaliśmy na tym świecie zbawieni, bo to jest również chrystianocentryczna wizja. W każdym razie wizja też bardzo egocentryczna, no bo to wokół nas się tutaj wszystko kręci. Natomiast Swift pokazał, że gatunek ludzki to jest zbiorowisko istot bardzo podłych, egotycznych i niemoralnych. I ostatnia część podróży Gullivera to jest podróż do Krainy Mądrych Koni. O nazwę mnie Państwo nie pytajcie, ja ją potrafię zapisać, ale nie będę próbowała jej wymówić. Pewnie w jakimś końskim języku to się da zrobić, natomiast raczej nie w ludzkim. Więc Gulliver trafia do krainy rozumnych koni i rozum jest dla tych koni taką kategorią naczelną. Tym rozumem się kierują, rozumnie ustanawiają prawa w swoim społeczeństwie, rozumnie łączą się w pary, wychowują dzieci w harmonii, zgodzie, bez gwałtownych emocji. I to te gwałtowne emocje były pokazane u Swifta jako coś wysoce negatywnego, jako namiętności, które stoją w sprzeczności z tym rozumem i opanowują człowieka. Opanowują go do tego stopnia, że ten człowiek przestaje być istotą godną szacunku. Gulliver przybywa do tej Krainy Mądrych Koni i dziwi się temu społeczeństwu, ale też
ulega ogromnej fascynacji, ogromnie je szanuje. Natomiast te konie nie wiedzą do końca, co z nim zrobić. I on po pewnym czasie orientuje się dlaczego. Dlatego, że konie mają w swoim otoczeniu pewien gatunek istot im podległym, jakoś tam im służących, nazywanych jachusami, istot dzikich, opanowanych właśnie przez owe tak pogardzane namiętności, chciwych, zawistnych, agresywnych, reprezentujących wszystkie możliwe wady związane właśnie z tym, że się ta istota kieruje namiętnościami, a nie rozumem. Namiętnościami, bo przecież pojęcie emocji się pojawiło tak naprawdę bardzo późno. A namiętności przez filozofów przez wiele wieków były traktowane jako coś, co koniecznie należy kiełznać, co koniecznie należy opanowywać. I u Swifta jachusi są istotami kierującymi się namiętnościami, a konie, mądre konie to jest ten komponent rozumowy. I cóż, jachusi, istoty brudne, agresywne i plugawe są trzymani w ryzach przez rozumne konie. Gulliver ulega fascynacji tą rasą rozumnych koni do tego stopnia, że kiedy konie w końcu decydują, że nie mogą takiego no, nieco bardziej cywilizowanego jachusa, ale jednak jachusa trzymać u siebie i decydują się wyprawić go do ojczyzny, on jest niepocieszony. On pragnie, marzy, tęskni do świata, w którym obowiązują prawidła rozumu. I niestety wraca do siebie, wraca do Anglii i co? Mdleje z obrzydzenia na widok własnej żony, która chce go pocałować na przywitanie. I w ogóle patrzy na tych ludzi, co prawda ubranych i jako tako cywilizowanych, ale widzi w nich tych jachusów, te istoty bezmyślne, oddane ślepo swoim namiętnościom, swojej chciwości, żądzy, zawiści, agresji. I tak naprawdę to marzy o tym, żeby nie mieć z tym gatunkiem kompletnie nic wspólnego. Chodzi do stajni, spędza tylko czas na kontemplacji wśród swoich koni, co prawda nierozumnych, no ale jednak istot szlachetnych i odcina się całkowicie od gatunku ludzkiego. To jest satyra, którą bardzo rzadko się tak naprawdę w literaturze spotyka, bo to jest takie wyjście poza gatunek ludzki, stanięcie na zewnątrz i spojrzenie na ludzkość niejako z takiego hipotetycznego właśnie z zewnątrz. Tak jakbyśmy byli w stanie wyjść poza własną naturę, cofnąć się o krok i spojrzeć, zobaczyć, o co tam tak naprawdę chodzi. Jacy jesteśmy? Zadać to takie mocne pytanie, jacy jesteśmy. Więc Lem to pytanie, jacy jesteśmy, czym naprawdę jest człowiek, stawia bardzo często. I to pytanie o granice człowieczeństwa tutaj powraca w bardzo wielu odsłonach, powraca często na wesoło, bo u Lema właśnie ta satyra swiftowska pojawia się w bajkach robotów. Kiedy mamy takie spojrzenie na gatunek ludzki z oddali. Na przykład w opowiadaniu, jak Erk, samowzbudnik, bladawca pokonał i w opowiadaniu o królewnie krystali, która się zakochała w bladawcu, to znaczy wydawało jej się, że się zakochała, no bo miała taką fantazję, że ona tutaj chce pokochać, poślubić bladawca, fantazję możemy się domyślać z punktu widzenia świata robotów absolutnie perwersyjną. Natomiast jak to wyglądało? Oczywiście mamy w bajkach robotów świat hipotetycznie postludzki, to znaczy świat, w którym roboty żyją w takim pseudośredniowiecznym, feudalnym w jakiś sposób świecie i mamy taki radosny kostium robociego fantasy, zabawowy absolutnie, ale z drugiej strony w tym świecie człowiek jest jakimś takim mrocznym mitem, który gdzieś tam sobie ktoś pokątnie opowiada. Człowiek jest baśnią. Niektórzy uważają opowieść o tym, że tak naprawdę to ludzie stworzyli roboty za jakąś tam ponurą herezję, w którą absolutnie nie należy wierzyć. I tutaj mamy ten przedział ciała robota, a ciała człowieka.
I z tego punktu widzenia może się okazać, że ciało ludzkie jest czymś absolutnie kuriozalnym, a wręcz obrzydliwym, bo te roboty, twory, które uważają siebie za doskonałe, no bo są wykonane z niezniszczalnego metalu, muszą się tam tylko jakoś konserwować, wiadomo, żeby nie zardzewieć, ale patrzą na twory białkowe jako coś absolutnie dziwnego i obrzydliwego. Jako na rzecz nie tylko niedoskonałą, co obcą, dziwną, wstrętną, psującą się. Tym ludziom coś cieknie z oczu, coś cieknie jak się ich skaleczy. I to jest w ogóle takie wszystko wstrętne i obrzydliwe. I tutaj w momencie, kiedy ta królewna krystala się zakochuje w człowieku, to jest to dla robotów właśnie takim dowodem absolutnej perwersji. Jak w ogóle można odczuwać pociąg do takiego białkowego jakiegoś obrzydlistwa. I tutaj ta królewna, która wymarzyła sobie bladawca, oczywiście jak to w baśni, jak to w baśni o Turandot, królewnie, która tam wszystkich swoich kandydatów na potencjalnego małżonka systematycznie wykańczała, każąc im objechać konno rejon, który był absolutnie nie do objechania bez spadnięcia w przepaść. Tak, mamy tutaj taką okrutną baśń o królewnie, która wykończy każdego kandydata do jej ręki, który się nie okaże bladawcą. Więc pewien robot absolutnie zakochany w tej księżniczce oczywiście przebiera się za bladawca, oblepia się tam jakimś ciastem, symuluje krew, symuluje łzy, symuluje posiadanie tego obrzydliwego, ciastowatego ciała. Oczywiście wszystko się kończy szczęśliwie. Roboci książę przechodzi wszystkie próby, jak to w baśni. Natomiast królewna, jak to w baśni, orientuje się, że jednak jej upodobania były cokolwiek perwersyjne i ona tutaj powinna prawidłowo wyjść za robota, a nie za jakiś twór taki absolutnie obrzydliwy. Ale to jest właśnie to spojrzenie na człowieczeństwo z zewnątrz. Mamy pytanie o rzecz dla nas oczywistą, tylko o funkcjonowanie poprzez nasze ciało. O to, czym jest ciało i do jakiego stopnia my możemy to ciało sobie przekształcać. I to jest właśnie to pytanie o autoewolucję. To pytanie, które u Lema będzie potem zadane w wielu wariantach, niekiedy znacznie bardziej serio. Autoewolucja jest pojęciem z dziedziny takiej klasy filozofii ogólnie szeroko nazywanych transhumanizmem, czyli zadających pytanie o post-człowieka, o to, czy możemy, czy dojdzie do takiego etapu, że człowiek będzie mógł przekształcać się do tego stopnia, że stanie się, dokona się takie przejście do w zasadzie innego już gatunku, do gatunku, którym możemy sterować, bo właśnie autoewolucja w przeciwieństwie do ewolucji biologicznej jest ewolucją sterowaną. Taką, której możemy dokonywać na przykład jakichś genetycznych przekształceń, no bo w sumie jeżeli wykrylibyśmy możliwość genetycznego udoskonalenia człowieka w taki sposób, żeby na przykład wyeliminować zapadalność na pewne choroby, zapadalność na raka, żeby poprawić nam wzrok, żeby w jakiś sposób nas naprawić, no to oczywiście będziemy to robić. Tylko nauka stawia przed nami pytanie i Lem również stawia przed nami pytanie, do jakiego stopnia takie przekształcenia są możliwe i etyczne. Bo to jest też takie pytanie o to, gdzie tkwią granice człowieczeństwa. Więc Lem najpierw tego człowieka strąca z piedestału, potem próbuje go na nowo zdefiniować, a potem pyta, jakie właściwie będziemy mieli granice tego definiowania człowieka. A co możemy zrobić z tymi procesami autoewolucyjnymi, a w którym momencie być może powinniśmy zrobić krok wstecz i się
zastanowić. I Lem tutaj jest z jednej strony takim naukowym optymistą, bo stawia takie hipotezy, które to są takie filozoficzne pytania. Co byśmy zrobili, gdyby tak naprawdę wszystko było możliwe? Bo w tym momencie można się zastanowić, czy tego typu naukowy optymizm jest jednocześnie, jest tak naprawdę uzasadniony, bo nauka wobec bardzo wielu zjawisk jest ciągle jeszcze bezradna. Nauka ciągle jeszcze nie potrafi nam tak od na pstryknięcie nas naprawić, nas przekształcić, posterować tymi naszymi procesami ewolucyjnymi, tak żeby udoskonalić ten ludzki gatunek. Nauka nie potrafi również nic poradzić na ludzką głupotę, no i cóż na to zrobimy. Ale to już jest temat marginalny, w który tutaj nie będziemy wchodzić. Natomiast Lem dokonuje czegoś, co sam nazywał eksperymentem filozoficznym w warunkach skrajnych. Czyli stawia pytania, takie hipotetyczne pytania, co by było gdyby, i stara się pokazać nam drogą eksperymentu myślowego, co się może stać z człowiekiem. No i właśnie zaczynamy od tego motywu, od tego zestawienia człowiek-robot, dlatego że ono jest tutaj symptomatyczne i ja jeszcze kilka razy do niego wrócę, dlatego że ta granica człowiek-robot jest takim właśnie mocnym u Lema pytaniem o człowieczeństwo, o to, jak możemy to człowieczeństwo definiować, bo Lem w zasadzie ciągle na nowo to człowieczeństwo nam definiuje. Z jednej strony właśnie, tak jak w tych bajkach robotów dystansuje się do tego człowieka. I to, co zwykliśmy uważać za naszą niezbywalną, jak gdyby cechę definicyjną, czyli nasze ciało, Lem pokazuje z dystansu jako coś dziwnego, wstrętnego i czegoś takiego, do czego co nas definiowało w sposób taki oczywisty, niepodważalny, o co nie zadawaliśmy do tej pory aż tak mocno pytań, a może powinniśmy. I to się również łączy z pytaniem o płciowość, to się również łączy z pytaniem o właśnie godność, bo tutaj takim zabawnym wątkiem zrzucenia człowieka z piedestału jest jedna z podróży Iona Tichego, ja już chyba wspominałam nawet o tym w poprzednim wykładzie, w którym Ion Tichy trafia we śnie na Kongres Planet Zjednoczonych i nagle się okazuje, że uważał siebie za reprezentanta ludzkości i tymczasem na Kongresie Planet Zjednoczonych wszyscy są tak delikatnie zgorszeni pojawieniem się istoty tak, można powiedzieć, ohydnej. I okazuje się, że nie ma takiego gatunku w ogóle w spisie tych wszystkich mieszkańców planet zjednoczonych. I w końcu ktoś się dogrzebuje, że to jest taki gatunek, o którym się w towarzystwie nie mówi, a nazywa się Monstroferatum Furiosum, czyli ohydek szalej. Ma obrzydliwe zwyczaje, bo w ogóle zjada inne istoty białkowe i jeszcze nie odczuwa z tego powodu żadnego wstydu i to jest w ogóle coś dziwnego i ohydnego. I tak naprawdę to ten gatunek powstał zupełnym przypadkiem z powodu samowoli pewnych mechaników rakietowych, którzy sobie dla żartu tam wylali zepsutą jakąś pastę białkową, zamieszali ją w lewą stronę, żeby te białka powstały lewoskrętne, no i w ten sposób się wykluł ten absolutnie ohydny gatunek, z którym cywilizowani mieszkańcy planet nie chcą mieć nic wspólnego, tylko tak przebierają z zakłopotaniem tymi swoimi mackami. No i właśnie, to jest takie strącenie człowieka z tego przedkopernikańskiego jeszcze piedestału, z tego przekonania, że jesteśmy doskonali, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, bo coś takiego tam Ion Tichy na tym kongresie bredzi, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, a wszyscy udają, że tego nie słyszeli, tak jakby usłyszeli jakieś brzydkie słowo w ogóle. I tutaj, jeżeli
mówimy dalej o tej granicy człowiek-robot, w której człowieczeństwo zostaje jakoś tam zdefiniowane, to ono może być zdefiniowane też w bardzo taki ciekawy sposób. Jako to, co nas odróżnia od robotów, cyborgów, androidów, jak tam byśmy to nazwali, i odróżnia nas pozornie na minus, no bo właśnie, czym się różnią od człowieka wszystkie potencjalne roboty, cyborgi, androidy? Oczywiście absolutnie nieawaryjnym umysłem. To znaczy, potrafią pamiętać, potrafią przeliczać, potrafią kalkulować, potrafią no wszystko to, co zlecamy komputerom na ogół, bo one są po prostu w tym od nas lepsze. My sobie pewnych rzeczy nie policzymy, nie skalkulujemy w umyśle, tak jak zrobi to komputer. I to by się wydawało, że jest cecha taka, która nas częściowo może trochę przerażać, a z drugiej strony, któż z nas tak naprawdę przecież nie marzy o tym, żeby mieć lepszą pamięć, żeby lepiej umieć wykonywać pewne operacje umysłowe w pamięci. I Lem pyta w tym momencie, cóż to jest człowieczeństwo, które nas od tych robotów odróżnia. I tutaj się kłaniają z kolei opowieści o pilocie Pirksia. Opowieści częściowo poważne, częściowo bardzo serio, częściowo przykład takiej najbardziej przygodowej, można powiedzieć, lemowej fantastyki. Takiej, w której mamy do czynienia z tym całym settingiem, otoczeniem statków kosmicznych, tego klimatu, jakichś portów, w których od dawna ta żegluga kosmiczna się odbywa. Te statki już bywają starymi złomami, czyli to nie jest wszystko takie lśniące nowością i plastikowe, tylko mamy taką atmosferę cywilizacji od dawna przez człowieka rozwiniętej, która już wpadła w swego rodzaju rutynę. I pilot Pirks, któryś z badaczy Lema nazwał takim kierowcą kosmicznego autobusu, to jest ktoś, kto nam się w tej rzeczywistości porusza i pewne sprawy są przez jego ogląd przekazane. I on też stawia niekiedy pytania o definicję człowieczeństwa. W opowiadaniu Test pilota Pirksa, kiedy on się musi zmierzyć z robotami, no, zmierzyć się w cudzysłowie, bo tak naprawdę jest dowódcą statku, na którym ma mieszaną załogę. Część złożoną z ludzi, część złożoną z nieodróżnialnych od ludzi na pierwszy rzut oka androidów. Nie wie, kto jest kim, dlatego że właśnie temu ten lot służy, przetestowaniu, stwierdzeniu, czy się roboty nadają do wszelkiego rodzaju misji kosmicznych. I mamy tutaj sprawę taką, można powiedzieć, kryminalną. To się dzieje podczas rozprawy sądowej, no bo misja, jak możemy się domyślać, nie udała się. Pirks rekonstruuje nam wstecznie te wydarzenia. Opowiada o tym, co tak naprawdę się tutaj nam stało. Jeden z robotów postanowił doprowadzić świadomie i celowo do wypadku, po to, żeby zdyskwalifikować roboty jako niewolników ludzi, ale żeby jednocześnie zasymulować, że cała załoga ludzka zginęła. On natomiast spróbował tę załogę uratować, więc nie było to intencjonalne, nie było to zamierzone, natomiast roboty są ze wszechmiar doskonalsze od ludzi, niemniej no, nie nadają się na niewolników człowieka.
I tutaj wszystko zależy od jednej decyzji, którą ma Hirks podjąć. Ten robot, który planował zabić całą załogę, ma już przygotowany cały plan. Oczekuje rozkazu od kapitana. Rozkazu potencjalnie niebezpiecznego, w wyniku którego zginie cała załoga. Natomiast Pirks waha się, nie wydaje tego rozkazu. I ten robot jest w którymś momencie kompletnie zdezorientowany, bo tego jednego nie przewidział. Nie przewidział ludzkiej niezdolności do podjęcia decyzji, do podjęcia trudnej decyzji w dużym stresie. Nie przewidział, że człowiek może posłuchać nieracjonalnej kalkulacji, tylko swojej intuicji, która będzie mu mówiła, że coś tutaj jest nie tak, a on mimo wszystko nie wie dlaczego. I nie przewidział tego, że człowiek po prostu przychodzą momenty, kiedy nie wie, co zrobić i nie wie, jak sobie na jakieś pytanie odpowiedzieć. I ta niewiedza go po prostu zablokuje. A więc co nas odróżnia od robotów? Odróżnia nas nasza niedoskonałość, ale nie jest to coś, co nas odróżnia na minus. I Pirks, który złości się wielokrotnie, jeszcze jako młody pilot, na to, że został określony słowem poczciwy, irytuje się na to słowo, bo oczywiście nie tak chciałby być postrzegany. Zastanawia się, czy może człowieczeństwo to jest właśnie ta nasza poczciwość, to nasze zacne serce, taka kategoria, która jest ściśle powiązana z naszą niedoskonałością. I do tej niedoskonałości ludzkiej Lem zdaje się być w jakimś stopniu przywiązany. Ta niedoskonałość urasta do niego, u niego do takiej naczelnej kategorii, która człowieczeństwo definiuje i jest do niego jakoś tam przypisana. Doskonałość jest zawsze czymś, co przeraża, a potencjalność kreowania siebie samego jest czymś, co przeraża jeszcze bardziej. I tutaj możemy przejść do takiego pytania właśnie o definiowanie człowieka poprzez ciało i o relację człowiek-robot w jednym z tekstów Lema, który no jest moim ulubionym i uważam go za jeden z tak naprawdę najgłębszych. Przy czym, proszę Państwa, absolutnie warto go przeczytać, bo on jest pełen takich niesamowitych pomysłów, takich fajerwerków wyobraźni i również bogactwa językowego, że no to jest moim zdaniem jeden z najlepszych tekstów Lema. A mówię o Podróży 21 Jona Tichego z Dzienników Gwiazdowych. Jon Tichy ląduje tam na pewnej planecie, na której napotyka, no sam nie wie, co najpierw napotyka. Napotyka jakieś opuszczone zupełnie miasta, trafia pomiędzy meble, które żyją, są białkowe. Więc mamy tutaj po pierwsze te właśnie ten zabawny przypis do relacji ciało, a materia nieożywiona. Tutaj meble zachowują się jak zwierzęta. One buszują tam sobie po jakichś krzakach i on Tichy je tam próbuje łapać i sobie z nich potem przyrządza posiłki. Więc coś, mamy tu tę przekroczoną granicę życie białkowe, a materia nieożywiona. To jest pierwszy etap. Natomiast drugi etap to jest poznanie historii tej planety przez pryzmat tak zwanych ojców destrukcjonów. I on Tichy trafia do klasztoru, którego mieszkańcy, znaczy klasztoru umownie, miejsca zasiedlonego przez jakichś mnichów w kapturach, natomiast okazuje się, że ci ojcowie destrukcjanie to nie są ludzie, to są roboty. To są roboty, które wybrały świadomie
duchowość jako pewien sposób życia. Natomiast co ciekawe, to nie jest duchowość powiązana z jakąkolwiek religią wymagającą kultu, odprawiania rytuałów. To jest raczej pewien sposób myślenia o świecie, to jest pewien sposób, to jest pewna bardziej filozofia niż religia. Natomiast ojcowie destrukcjanie uważają, że wiara to jest dokonanie świadomego wyboru. Ciekawa rzecz, najciekawsze spojrzenie na wiarę u Lema, który deklaruje jasno swój ateizm, ale pokazuje również pewne takie filozoficzne korzyści płynące z wiary niepowiązanej z religią. Wiary, która mówi, nie będę działał, wiary, która powstrzymuje się od narzucania tej wiary innym, ale która jest takim paradoksalnym, świadomym wyborem trwania w pewnej postawie. Bo co się okazuje, że ten świat roboci jest takim światem post, w cudzysłowie, ludzkim, no bo oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z innym światem w fantastyce, w dobrej fantastyce, to ten inny świat będzie przypowieścią na temat naszego świata. Właśnie Podróż Wyspa Pierwsza jest taką przypowieścią na temat naszego świata. Takim ekstrapolowaniem właśnie w przyszłość potencjalną tego, co się może z gatunkiem ludzkim stać. A co się okazuje? Co się stało z gatunkiem, w cudzysłowie, ludzkim, tym gatunkiem białkowym na tej planecie? Zyskał właśnie nieograniczone możliwości autoewolucyjne. Zyskał możliwość nieograniczonego przekształcania się. I tutaj wchodzimy w sferę satyry. Robi się wesoło. To opowiadanie jest o tyle właśnie charakterystyczne dla Lema, że ono jest i takie głębokie filozoficznie, i z drugiej strony jest szalenie momentami zabawne. No, na początku od tych całych scen biegania pomiędzy tymi meblami, które się zachowują jak zwierzęta, później do opisu tego, co robią z ciałem ludzie, którzy mogą to ciało przekształcać w sposób nieograniczony. Co by było, gdyby umysł i duchowość została przy materii nieożywionej? Natomiast co by było, gdyby... No właśnie, ta materia nieożywiona jest takim w tym momencie tutaj symbolem ludzkiego potencjału intelektualnego i zdolności do produkowania pojęć i produkowania symboli, tak bym to określiła. Właśnie tutaj zostaje to rozdzielone. Przy robotach, przy metalu zostaje ta ludzka zdolność do symbolizacji, do produkowania pojęć i do życia w obrębie stworzonej przez te pojęcia kultury, tak bym to zdefiniowała. Natomiast ludzie, którzy już stanowią pewien etap, można powiedzieć, przejściowy, smutno przejściowy na tej planecie, zyskali możliwości robienia ze swoimi ciałami właściwie co chcą. Można było upiększyć się w dowolny sposób. Można było sobie wyhodować skórną biżuterię, wyhodować sobie dodatkową parę rączek, nóżek, wszystkiego, co się chciało. I tutaj mamy jakieś takie lemowe zabawy słowne, bo można było dodatkowe przyjemności sobie, tam organy fizyczne do wywoływania przyjemności, jakieś tam chędaczenie, rybcenie, chędanie. Tutaj jest z tego słowotwórstwa bardzo dużo i te opisy są naprawdę bardzo takie jędrne, warto sobie to przeczytać. I ludzie nie chcą się wam zatrzymać w tej ekspresji cielesności. Coś tam każdemu dodatkowego wyrasta, tworzą się przeróżne związki i rodziny, takie można powiedzieć promiskuityczne, oparte na dowolnych konfiguracjach. Można mieć, Lem rysuje też to opowiadanie, jest opatrzone rysunkami, na przykład szkieletu, który
którego kręgosłup ciągnie się tak długo za tą pierwszą parą nóg i wyrasta z niego ileś tam jeszcze dodatkowych nóżek. Mamy kobietę taboretę, mamy jednonogą trojankę z dzieckiem, czyli kobietę, która ma tylko jedną nóżkę i dwie rączki. No i właśnie, tutaj mamy takie pytanie o granice przekształceń ciała. Gdzie byśmy się zatrzymali, czy byśmy się w ogóle zatrzymali jako ludzie, gdybyśmy posiedli władzę nad materią? Więc mamy to rozgraniczenie, świat umysłowości, świat tworzenia pojęć, świat sensualizacji i świat ciała. I tutaj Ion Tichy wgłębia się w historię tej planety, czyta o tym, jak na przykład, żeby powstrzymać to cielesne rozpasanie, powołano w którymś momencie różne tam instytucje o nazwie takie jak na przykład BiproCiaps, czyli Biuro Projektów Ciała i Psyche. Próbowano jakoś to poskromić, ale się nie dało. I jest, no ten akurat fragment jest taką również satyrą pokazującą, jak cielesność ludzka może w nieskończoność jakoś tam pączkować. I pytania o płciowość, o seksualność również tu się pojawiają parę razy w Ulema, jak na przykład pojawiły się w wizji lokalnej, gdzie ludzka cielesność i płciowość została w ogóle pokazana jako w skali kosmicznej coś dziwnego, absolutnie wynaturzonego, no bo jak można łączyć przyjemność z kanalizacją organizmu i nie lepiej by się tam było zapylać, tak jak się tam zapylają jakieś motylko ptaszki na tej planecie. Dlaczego tak po freudowsku sfera seksualna jest tak mocno stabilizowana i obarczona takim wstydem i z tego się wywodzi duża część naszej kultury, właśnie z opresjonowania seksualności. Takie pytania też Lem stawia, ale to na marginesie. Tutaj mamy tę absolutną ekspresję cielesności. Absolutną ekspresję, łącznie z tym, że Ion Tichy jest świadkiem czegoś absolutnie szokującego, bo słyszy wrzaski dobiegające z jakiegoś pomieszczenia. Straszliwe krzyki cierpienia. I kiedy tam wchodzi, to doznaje absolutnego szoku, bo widzi jakieś na stole zmaltretowane zwłoki, otoczone przez jakieś urządzenia, roboty. I w którymś momencie te roboty zaczynają pracować nad tymi zwłokami i to ciało, to torturowane ciało doznaje uleczenia i zostaje znowu ożywione. I on Tichy pyta w szoku, czy on zmartwychwstał, a przeor ojców Destrukcjanów odpowiada, że tak, zmartwychwstał, ale żeby po raz kolejny skonać, bo to pomieszczenie się nazywa Konania i ono służy do tego, żeby chętni poddali się dobrowolnej śmierci w torturach i następnie ożywieniu, bo to im dostarcza maksymalnej rozkoszy i to jest ich dobra wola, żeby się w ten sposób poddać się takiej śmierci, która im maksymalną rozkosz funduje i potem ożyć znów. Więc tutaj mamy właśnie takie rozdwojenie ciała, sfery kultury, sfery symboli, i właśnie i sfery ciała, seksualności, przekształcania ciała. I to jest takie przewrotne pytanie o właśnie drogi autoewolucji. Dlatego, że z Lema wychodzi niekiedy konserwatysta, natomiast w wywiadach, w tekstach publicystycznych wychodzi z niego momentami paskudny konserwatysta, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast on mówi, coś takiego też pada w wizji lokalnej, że jeżeli będziemy mogli udoskonalać się w sposób nieograniczony, jeżeli możemy na przykład projektować swoje potomstwo, to zaprojektujemy sobie może coś idealnego,
Natomiast to idealne będzie tak podobne do człowieka jak traktor albo maszyna cyfrowa. Więc tutaj właśnie Lem pokazuje, że jego zdaniem nie jest no, nawet nie to, że nie jest możliwe, ale że przekształceniom autoewolucyjnym, decyzjom autoewolucyjnym powinien towarzyszyć taki pogłębiony etyczny namysł nad sensem tego wszystkiego. I tutaj dochodzimy do kolejnego wymiaru człowieczeństwa u Lema, czyli do pytań o etykę. I Lem właśnie mówi o tym, że etyka to jest coś, co trzyma człowieczeństwo w ogóle jako tako w całości. Natomiast nie można i nie powinno się narzucać tej etyki z zewnątrz i że granice tak naprawdę pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością to jest też granica, o którą powinniśmy stale pytać i która powinna być stale negocjowana. I tutaj mamy takie pytanie, które nam pada na przykład w wizji lokalnej albo w Powrocie z gwiazd. W wizji lokalnej, kiedy Ion Tichy zwiedza pewną krainę na pewnej planecie, na której człowiek ma właśnie taką dosztukowaną z zewnątrz etykę w postaci takich drobnych cząstek zwanych bystrami, takich, no, może moglibyśmy współcześnie powiedzieć nanocząstek, takich inteligentnych etycznie, które przenikają cały ten świat i nie pozwalają na zrobienie czegokolwiek złego. Trudno powiedzieć skąd wiedzą, co jest dobre, a co złe, ale zabezpieczają człowieka przed jakąkolwiek krzywdą. Gdyby ktoś na przykład chciał drugiego człowieka uderzyć, zabić, czy tylko w jakikolwiek inny sposób fizycznie skrzywdzić, to bystry mu to po prostu uniemożliwią, fizycznie blokując jego rękę na przykład przez sztywniejące ubranie. I to jest, jeżeli człowiek chciałby popełnić samobójstwo, to może skoczyć z 10 piętra, ale nagle beton pod nim się zrobi amortyzujący, zmieni się w amortyzujący materac, albo tam w jakiś inny sposób ten samobójca zostanie pochwycony, nic mu się złego nie stanie. W związku z tym tutaj mamy pytanie podwójne. Pytanie o granice pomiędzy właśnie etyką a wolnością. Do jakiego stopnia można przedłożyć bezpieczeństwo nad wolność? A po drugie mamy pytanie o sens, takiego właśnie zabezpieczania dla wymiaru naszego człowieczeństwa, jakim jest ta właśnie granica, ten właśnie kontakt ze światem, to, że świat jest dla nas niebezpieczny. Bo ludzie, którzy żyją w tej luzanii, zabezpieczeni przez te bystry, czują, że zostali obrabowani z jakiegoś wymiaru swojego człowieczeństwa, że fakt, że nie może im się stać nic złego, powoduje, że ich życie stało się w przedziwny sposób jałowe i oni nawet lubią uciekać, urządzać sobie jakieś tam wycieczki za granicę, byle tylko doznać autentycznego zagrożenia, byle tylko poczuć, że między nimi a światem nie ma żadnej bariery, nie ma żadnej granicy. I podobne pytanie mamy w Powrocie z gwiazd, w którym astronauta Hal Bragg wraca i napotyka świat, w którym obowiązuje tak zwana betryzacja, czyli od angielskiego better, czyli poprawienie człowieka w takim właśnie wymiarze etycznym. Człowiek od narodzin zostaje w jakimś tam stopniu betryzowany biologicznie, to znaczy wyłącza mu się instynkt agresji,
a potem zostaje też edukowany, sączy mu się do ucha takie pogadanki edukujące go właśnie w wymiarze agresywnym, że człowiek ma nie mieć nigdy drugiemu za złe. Jeżeli na przykład od mężczyzny odchodzi kobieta, to ten mężczyzna nie może być agresywny, nie może mścić się ani na tym rywalu, ani na tej kobiecie. Taka sytuacja zresztą bohatera spotyka, że on odbiera właściwie kobietę. Odbiera trochę na siłę, bo aż tak bardzo chce z nią być. I tutaj pytanie o etyczność tego się pojawia w takim stopniu, można powiedzieć, mocno ograniczonym. A może nie, może właśnie takie pytanie powinniśmy tutaj zadać w Powrocie z gwiazd. Natomiast bohater jest tą betryzacją, jest tak w ten sposób przerażony. Dlatego, że okazuje się, że wycięcie człowiekowi instynktu agresji wycięło mu też dążenia poznawcze. Że człowiek, który nie ma potrzeby mierzenia się z niebezpieczeństwem, nie ma również poznawczej ciekawości. I to jest coś, czego Halbreck absolutnie nie rozumie, nie może zrozumieć, a co więcej, co przekreśliło cały sens jego życia. Bo on przecież poświęcił swoje życie, żeby wyruszyć na wielką wyprawę, polecieć do gwiazd, przekroczyć granice człowieczeństwa, dotrzeć tam, gdzie ludzi jeszcze nie było, zbadać coś, poznać coś, wrócić z tą nową wiedzą, wzbogacić ludzkość o tę nową wiedzę. A tymczasem się okazuje, że jak on przelatuje, to ta nowa wiedza nie jest nikomu do niczego potrzebna. Nikt już się tego typu rzeczami nie zajmuje, bo ta poznawcza ciekawość jako ten komponent, który pcha człowieka do przodu, po prostu zniknęła. No i tutaj mamy takie napięcie, jakim ta powieść się kończy. Napięcie pomiędzy pytaniem o, czy przekonaniem o tym, że ludzka agresja jest czymś absolutnie godnym potępienia i wszystkim nam żyłoby się lepiej w świecie, który jest bezpieczniejszy. I to jest stanowisko, którego broni właśnie ta betryzowana wybranka bohatera, którą on no, niemal na siłę odbiera innemu mężczyźnie. Ona potem z nim jest, jakoś się tam do niego przekonuje. I okazuje się, że nie jest tylko ładną dziewczyną, ale jest też osobą, która no też w jakimś wymiarze pracuje naukowo, robi doktorat, no głupia nie jest i ma przekonanie do słuszności betryzacji, do słuszności wizji świata obronnego, świata, którym ludzka agresja nie będzie już nikomu zagrażała. A z drugiej strony tego dylematu, tego nierozstrzygalnego napięcia mam właśnie samego bohatera, Halabrega, który reprezentuje tę ludzką zdobywczość, ciekawość poznawczą, która jest no, rewersem tego medalu agresji, bo to ten niezaspokojony głód wrażeń i ta odwaga to jest to, co nas wypchnęło w ten kosmos i amputowanie sobie tego wymiaru człowieczeństwa by było być może zbyt wysoką ceną do zapłacenia. No zaletą powieści Lema jest to, że ona nie daje nam takiego łopatologicznego rozwiązania tego dylematu. Pokazuje jasne i ciemne strony jednej i drugiej sytuacji i w zasadzie nie pozostawia tutaj rozstrzygnięcia. Więc tutaj możemy powiedzieć, że Lem przygląda się człowiekowi z bardzo różnych perspektyw. Od tego takiego dystansu do gatunku i od absolutnego potępienia przejawianej przez ten gatunek agresji, poprzez właśnie różne pytania o autoewolucję, czyli czy będzie w ogóle słuszne i właściwe, żebyśmy zaangażowali się bardziej w przekształcanie, świadome sterowanie procesami ewolucyjnymi, przekształcanie gatunku ludzkiego na lepsze, czy też tym naszym lepszym będziemy mogli tylko napsuć.
Czy też stanie się tak, że jeżeli dostaniemy zbyt dużo władzy nad swoją biologią, to natychmiast tę wiedzę wykorzystamy źle, ponieważ jesteśmy gatunkiem etycznie wstrętnym i generalnie skupionym tak po swiftowsku właśnie na swoich namiętnościach, i jak dostaniemy za dużo wolności, to te namiętności zdominują nas całkowicie i zdominuje nas całkowicie dążenie do przyjemności, że będziemy jak ta głupia małpa, która będzie tę dźwignię wywołującą, aktywującą ośrodek rozkoszy w jej mózgu naciskała aż padnie. No, to jest też takie pytanie, krytyczne pytanie o człowieczeństwo. No i właśnie pytanie o to, czy czasem wymiarem naszego człowieczeństwa nie jest nasza niedoskonałość, tak jak w tym zestawieniu niedoskonałego człowieka z doskonałym robotem, kiedy to nagle nasza niedoskonałość staje się naszym niezbywalnym prawem, bo to ona nas definiuje. No i właśnie, aż do pytań o taką granicę pomiędzy naszą etyką, a naszymi instynktami i całym wymiarem poznawczym człowieczeństwa. Więc tutaj, proszę Państwa, tych pytań jest dosyć sporo, natomiast literatura jest przednia, więc dziękując Państwu mogę tylko powiedzieć, popytajcie Państwo Lema.